Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym tenisistą. Za granicą kibicuję Real Madryt. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, Zinedine Zidane. Nikt mnie nie pokona, wy? Chciałbym w pokera, ale nierealne. Najbardziej boję się, kiedy trener brzęczy, krzyczy. Najbardziej denerwuje mnie Nico Varela. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Bali. Byłem z siebie dumny, gdy strzeliłem pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Muzyka, której słucham najchętniej. Polski hip-hop. W Ekstraklasie lubię, nie lubię. Lubię stadiony, nie lubię gwizdów na trybunach. Najlepszy piłkarz Ekstraklasy. Mirosław Radović. Z techniką na bakier. Sorry, Arek Reca. Na imprezach bryluje. Semir Stivić. Największy dowcipniś. Nico Varela. Największa maruda. Cezary Stefańczyk. Najdłużej pod prysznicem przed lustrem. Varela. Czy ich opowieści mogłem słuchać godzinami? Marka Saganowskiego. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Daniel Liboja. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem. Gundogan. Najmilsza pochwała od trenera. Że umiejętnościami jestem lepszy od niego. Najbardziej pamiętna bura w szatni. W przerwie meczu z Zagłębiem Lubin, kiedy podałem do Pawłowskiego. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Legii Warszawa. Największy wpływ ma na mnie obecnie trener Brzęczek. Największą tremę miałem, gdy rewanżowy mecz ze Steaua Bukareszt, czwarta runda eliminacji Ligi Mistrzów. Po meczu lubię dużo zjeść. Popisowe danie, które przyrządzę, to jajecznica. Moim marzeniem jest zagrać w reprezentacji Polski.